Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na buble kosmetyczne. Ja wiem, że za każdym razem to mówię, ale tak, buble kosmetyczne to rzadkość na moim kanale, jak i w mojej pielęgnacji, ale od czasu do czasu tego typu perełki, które nazywam swoimi bublami, znajdują się w niej. Dzisiaj przychodzę do Was z czterema kosmetykami, przed którymi chciałabym Was przestrzec. Zacznę od kosmetyku, którego na szczęście nie ma w sprzedaży, ponieważ był to produkt promocyjny, ja go chyba wygrałam w jakimś konkursie, a mowa tu o peelingu myjącym do twarzy i ciała średnioziarnistym z firmy Ziaja. Przede wszystkim zacznę od tego, jak on sprawdzał się na ciele. Tu jest napisane, że on jest średnioziarnisty. On nie był średnioziarnisty, on był gruboziarnisty o bardzo mocnych, ostrych krawędziach, co wydawałoby się dużym plusem. Natomiast nie był to plus, ponieważ ja używając tego peelingu zarówno na dekolt, jak i na ramiona, wyglądałam tak, jakby mnie podrapał kot. I nie schodziło to od razu, tylko schodziło to po jakimś czasie, więc naprawdę robiłam sobie wielkie au na moim ciele. Mimo tego, że ten peeling przepięknie pachniał, to on się w ogóle nie pienił, więc takie podprysznicowe troszeczkę placebo. No i któregoś pięknego razu postanowiłam, że użyję tego peelingu do twarzy. Oczywiście był to najgorszy pomysł, jaki mogłam sobie wtedy wymyślić, bo okazało się, że po użyciu tego peelingu na twarz czułam się tak, jakby ktoś na tej mojej twarzy rozpalił ognisko. I też tak wyglądałam. Twarz była zaczerwieniona, podrażniona, bardzo mnie szczypała, piekła. Więc nie wiem jak to jest, że firma, która robi naprawdę bardzo dobre kosmetyki, łączy peeling nie średnioziarnisty, a gruboziarnisty o bardzo ostrych krawędziach z imbirem, który wiadomo będzie rozgrzewał i podrażniał naszą skórę. Całe szczęście, że ten produkt był produktem tylko promocyjnym i pokazuję go Wam tylko i wyłącznie dlatego, że gdyby kiedykolwiek firma Ziaja wypuściła ten produkt, to żebyście wiedziały, jak ten produkt działa fatalnie zarówno na ciało, jak i na twarz. Kolejnym produktem, który chciałabym Wam pokazać, jest to matujący krem do twarzy, skóra tłusta i mieszana, skłonna do trądziku, ochrona bardzo wysoka 50+, i niestety znowu firma Ziaja. Ja kupiłam rok temu ten krem z myślą o tym, że będę go używać właśnie pod makijaż, że on będzie ładnie matowił moją cerę, a jednocześnie będzie dbał o moją mieszaną i tłustą cerę. No i cóż się okazało? Przede wszystkim krem absolutnie nie matowił mojej cery. Świeciłam się jak wiecie kto albo co. W ogóle się nie wsiąkał. I co najgorsze, mimo tego, że wzięłam ten krem ze sobą do Hiszpanii na wczasy i on faktycznie, jeśli chodzi o tą ochronę SPF, działał, natomiast od czasu do czasu pojawiały mi się jakieś niespodzianki, więc jak krem, który się nie wsiąka i wyglądam tak, jak wyglądałam, czyli bardzo świecąco, można nazwać kremem matującym, ma działać na skórę tłustą, mieszaną i skłonną do trądziku, kiedy te wypryski wyskakują. Nie chcę takiego kremu i przykro mi, że po raz kolejny firma Ziaja taki produkt, taki kosmetyczny produkt wypuściła na rynek, który jest po prostu beznadziejny. Kolejny krem i również krem matujący, który mam z wymianki, Effeclar Matte z La Roche-Posay, który wygląda w ten sposób. Powiem tak, krem jest generalnie bardzo dobry, jeśli nie robimy makijażu. Bardzo dobrze nawilża cerę, bardzo ładnie ją wygładza. Matowi ją, może nie na długo, ale ją matowi, natomiast nie jest w przypadku mojej cery kompatybilne z makijażem. Wygląda wtedy tak bardzo sucho, jakbym miała maskę na twarzy. Nie ładnie to wygląda, powiem tak. Ale pomyślałam sobie, że jako krem nawilżający i krem taki wygładzający może sprawdzić się w pielęgnacji wieczornej. Stąd też to jest taki bubel, jeśli chodzi właśnie o zmatowienie cery w ciągu dnia i łączenie się z makijażem. Natomiast jeśli chodzi o taką samą pielęgnację nawilżania i wygładzania, to używam ten krem na noc i on w tej wieczornej pielęgnacji się sprawdza. Ale niestety problem w pielęgnacji dziennej i pod makijaż jest po prostu fatalny. I ostatni kosmetyk to są kolagenowa maska pod oczy, czyli takie płatki kolagenowe pod oczy, które kupiłam jakiś czas temu w Biedronce. I generalnie pod oczy, czyli pod tą najbliższą skórę pod oczami, te płatki się jak najbardziej sprawdzają. Natomiast w momencie, kiedy te płatki zaczynają dotykać tutaj kości policzkowej, po prostu policzka, to zaczynam czuć, tak jak w przypadku tego peelingu z maliną i imbirem, odczuwam po prostu, jakby mi ktoś rozpalił ognisko na tych policzkach. Niestety
dosłownie milimetr, 2 milimetry, no góra 3 milimetry tych płatków, które zaczynają dotykać moich policzków, niestety niesamowicie je podrażniają. A ja akurat policzki mam bardzo wrażliwe, tam mam delikatnie popękane naczynka, no i niestety odczuwam dosyć spory dyskomfort. Tak jak powiedziałam, jako same płatki pod oczy bardzo dobrze nawilżają, czuję takie lekkie napięcie, natomiast w momencie, kiedy ten płatek dotyka moich policzków, niestety dzieje się niedobrze i no, nie chcę narażać swojej skóry już wrażliwej na kolejne takie wrażliwe doznania. Kochani, jeśli chodzi o moje buble kosmetyczne, to byłoby wszystko. Napiszcie mi koniecznie, czy znacie te kosmetyki i czy one w ogóle u Was się sprawdziły, czy też nie. I napiszcie mi, jakie Wy ostatnio buble kosmetyczne znalazłyście w swojej pielęgnacji, a może po prostu nie znajdujecie takich kosmetyków, czego Wam bardzo szczerze zazdroszczę. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego filmiku. Buziaki, pa!